Paweł Trybała, praktycznie już po gali Fame MMA. Jak twoje wrażenia ogólnie z gali, a później zapytamy o walkę, która cię najbardziej interesuje, Marcin Najman, Bonus BGC. Siema, witam ciebie, witam wszystkich. Wrażenia po gali, no co, jest to już chyba trzecia z rzędu gala, która jest wypełniona krzesełkami po brzegi. Naprawdę myślę, że co do jednego krzesełka się tutaj wyprzedało, multum ludzi, także Fame się zgadza. Widowiskowe walki, no dzisiaj walka Mini Majka z Kruszwilem skradła moje serce. Wiesz, że to pójdzie na cały świat? To będzie, to pęknie w miliardach kliknięć. Ja myślę, że powiedzą o tym na BBC. Ja myślę, że jak zdążyłeś to nagrać i umieściłeś już to na YouTube, a to jesteś milionerem. Moim zdaniem bardzo dobrze sprawdzasz się w roli komentatora na galach. Jednak dzisiaj odebrali ci ten przywilej w walce Marcin Najman, Bonus BGC. Dlaczego? To jest zagadka. To już trzeba zapytać włodarzy pewnie. No szkoda, bo ja naprawdę nastawiłem się na komentowanie tego pojedynku. Chciałem podejść profesjonalnie do swojego zawodu. Chciałem pokazać, że jestem profesjonalistą w tym, co robię i nie zniżyć się do poziomu Marcina Najmana, który mnie obrażał na konferencjach, które mnie nie dotyczyły, na których mnie nie było. Atakował mnie, gdzie ja nie mogłem się obronić, bo mnie tam nie było, więc to były bardzo słabe jego zagrywki. Nie było żadnych kąśliwych tekstów przygotowanych. Były takie inteligentne. Niektóre, jeden? Jeden najlepszy. Myślałem o jednym na przykład, że Marcin, mam nadzieję, że Marcin Najman nie będzie uciekał przed swoim rywalem, jak przed Słonkami Tysiowymi w Toruniu. To jest inteligentne, kąśliwe, ale mimo wszystko, jeżeli takie komentarze padałyby z twojej strony, to naprawdę nie powinno ci być odebrane możliwość komentowania tej walki. Jednak tak się stało. Czekałeś, widziałem, jak czekałeś spokojnie na krzesełkach po ogłoszeniu werdyktu. To był sarkazm. Po ogłoszeniu werdyktu. Czekałeś na to, aż Marcin Najman cię wyzwie do rewanżu. Jednak no, tak się nie stało. Spodziewałem się tego, bo oprócz tego, że mnie obrażał w tych konferencjach, wywiadach gdzieś tam, na które ja nie reagowałem, to zapewniał, że mógłbym stoczyć od razu dwa pojedynki, dawajcie mi Trypsona zaraz po bonusie, nie zajmie mi to szybciej niż 30 sekund. Ja coś tam mówił, że ja go wyzwę do walki, ja go załatwię od razu. No i czekałem na to wyzwiska, no słowa nie dotrzymał, nagadał się jak zwykle, mało zrobił, nie miał na tyle jaj, żeby powiedzieć to, co mówił w wywiadach. Teraz na żywo, ale ja stałem tam w gotowości, czekałem, aż mnie wyzwie. No nie stało się tak. Wyprzedzili mnie jakieś inne koksy. To znaczy, w chwili obecnej chyba będzie to trudne do zrealizowania, ponieważ wiemy już, że Marcin ma nowego przeciwnika. Może później. Natomiast Nie ubiegam, dostał w pizdę szybciutko w 30 sekund. Pokazałem mu, gdzie jest jego miejsce w szeregu. Była to jedna z najszybciej skończonych przeze mnie walk w zawodowym MMA i kolejna by się skończyła podobnie, więc no, scenariusz jest kurde prosty i mógłbym to zrobić nawet w jego płaszczyźnie. Kurde, chłop, który trenuje 20 lat, nie potrafił usadzić, no dobra, może go gdzieś tam pod koniec zachwiało, bonusa trafił, ale nie potrafił go pokonać od razu, tak jak się deklarował, bokser z doświadczeniem 20-letnim, no to nie jest to dla mnie żadne zagrożenie, mógłbym dzisiaj brać z nim walkę, jeśli chodzi o boks i uważam, że bez specjalnych przygotowań bym sobie z nim poradził. Kurde, no oprócz tego, że on trenuje te 20 lat ten boks, to brakuje mu tego czegoś, co ja mam, czyli charakteru i tym nie nadrobi. W chwili obecnej ty masz jeszcze podpisany kontrakt z Fenem, tam ciążą na tobie 2-3 walki? Kurczę, nie pamiętam. Dwie albo trzy, tak? Jak tam... Bo do ostatniej walki nie doszło, miałeś kontuzję niestety tak, nogi. Kiedy przygotowujesz się do kolejnej walki w Fenie? Wiesz co, tam już ogłosili nawet, że mój kolejny występ w Fenie będzie pod koniec marca, jakoś tak, bliżej końca marca. No jest jeszcze do tego czasu chwilka, ale pomiędzy tym starciem chciałbym jeszcze stoczyć... Bo zostaje jeszcze FFF, z którym też masz kontrakt. Tak, no na razie nie chciałbym tutaj jeszcze nic mówić, ale powiem tak, jest szansa, że stoczę pojedynek jeszcze w tym roku, ale... FFF. Nie wiadomo. Aha, okej, to zostawiamy to w tajemnicy, czy to będzie FFF, czy to będzie... Fen nie, bo Fen w marcu. Fen w marcu, tak. Fame nie, bo jeszcze nie masz kontraktu z Fame.
Nie będę zdradzał, co, ale na pewno jakiś pojedynek się szykuje w grudniu. Jeżeli moje stan zdrowia będzie taki dobry, jak jest na dzisiaj, ostatnio już zrobiłem z moją kostką, jest coraz lepiej, wzmacniam ją, rehabilituję. Ostatnie dwa treningi zrobiłem już bez stabilizatora. I już naprawdę coraz lepiej się czuję. Ostatnio już nawet sparingi robiłem, tylko jeszcze nie kopałem tą nogą. Czuję się spoko. Myślę, że mogę się przygotowywać już do... Jak nie pójdziesz w parter, tam kostka jest mało ważna. Nie, no mam nadzieję, że do tego... Już się i kulałem nawet i było wszystko okej. Okej, to w takim razie powodzenia. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pozdrawiam was wszystkich.